siedzą, no. Poszło. Nie mogę zrobić całości, wiesz. Miusia, co to powiedz? Co tam powiedz, to szybko powiedz. Cała wymocna, tak? Znowu się piękna rybka patrzyła. Ale słuchaj, cały czas jeszcze walczę. Ona już jest na haku, żebym cię nie skłamał z 10 minut. I cały czas, słuchaj, cały czas ciągnie będę. Nie chcę się poddać. Dumcia już wie, co ją czeka. Patrz, jak się telepie. Patrz na nią. Dobrze. Myślę, że to kolejny metryfek. Chodź troszkę, chodź, pokaż się. Jeszcze siły u niego mnóstwo. Naprawdę, powiem ci, to są bardzo silne rybki, wiesz? Silne i waleczne. To aż strach pomyśleć, co będzie, jak one porosną, słuchaj, na 1,5–2 metra. No, takie na 1,60 m, jak będą miały, to musimy je odławiać i sprzedawać do jakiejś restauracji i za te pieniądze kupować nowe. Coś nowego, bo to potem już chyba... Tak, no to by to... ...targania potem. Mamy troszkę szczęścia w nieszczęściu, bo nam się na bębenku supeł zrobił. Idzie w lewo, kurczę, no. Tak, ale to jest jeszcze cały czas... On zaraz się powinien poddać. On jest zaraz cały czas w zasięgu, wiesz, no on już jest 10 minut... na walce, także ja myślę, że jeszcze jedną próbę odpływu spróbuję, jeszcze raz nam spróbuję w podnóg uciec. Przedwczoraj to powiem ci, kruma mi ją wygoniła, bo biegła za nią, wiesz, już ją mieliśmy brać. Słuchaj, ja tam mam bardzo delikatny przypon, ja nie chcę jej nic na siłę, ja jej jeszcze pomagam, ja jeszcze wypuszczam, żeby jej tu po pierwsze krzywdy nie zrobić, nie zostawić ją z hakiem w pysku, a poza tym to ogromna przyjemność, słuchajcie. No pokaż się troszkę, pokaż się, bo tam dwa razy nam wyskoczył, jak nie było jeszcze filmu, kamery, a potem nuruje, cały czas jest jeszcze silny, cały czas jest jeszcze w okolicach dna, oj, ale wyciągam go, zaraz się nam pokaże. Myślę, że to już jego chyba końcowa walka, zobaczcie, ale jest, trzeba mu oddać. Szacuneczek. Och, już płetwę widać tylną. Słuchajcie, kolejny ponad metr. Spatrzcie na chrumę. Chruma już go widzi. Zobaczcie, cała się telepi. Czy to jest normalne? Krucia, co to idzie do nas? Chodź, zaraz nam da buzi piękna rybka. Cudowny jest. Już go mamy. Już mu teraz nie oddamy. Już mu nie pozwolimy uciec. Chodź, myśku, do nas. Chodź. Chodź, on już jest. Jeszcze jedna próba, czy już idziesz? Chodź. Chodź, już się nie bądź. Chodź. Damy buzi, zrobimy zdjęcie i pójdziesz w świat. Chodź. Tylko Chrumcia, zostaw go. Odejdź, Chrumcia. Uciekaj, Chrumcia. Uciekaj, Chrumeczko. Uciekaj. Chodź do nas, maluchu. Chodź, przepiękny. Zostaw Chrumcia, przywitaj się. Buzi daj i starczy. Tak jest. Zostaw. Nie. Uciekaj, Chrumeczko. Uciekaj szybciutko. Uciekaj, to moje piękności. Dzień dobry. Witaj, kochany. Dzień dobry. Fajnie, że wpadłeś. Czekaj, chodź. Odejdź. Uciekaj, Chruma, uciekaj. Słuchajcie, porównamy go do wczorajszego. Wczorajszy... Czekaj, ja już cię wypuszczam. Już, naprawdę nie będę cię męczył. Czekaj, piękny. Słuchajcie, porównuję go tylko do wczorajszego. Wczorajszy był większy, bo ogon wystawał za matę. Także ten jest troszeczkę mniejszy. Natomiast co nie zmienia faktu, że go bardzo kocham. Dziękuję, że wpadłeś. A teraz rośnij i tak jak słyszałeś, 1,60 m. Czekaj, dobiorę ci tylko haka. Czekaj. Ale widzę w tobie walki. Jeszcze się nie zmęczyłeś do końca. Nie, Chrumuś, to my tylko buzi. Chcesz tu dać buziaczka? Chcesz? Patrzcie, jak się telepie. Cześć, maluchu. Chodź, wracaj z powrotem do wody. No patrzcie, jak Chrumcia daje buzi. Oj, ona by jadła, a nie buzi dała. Spadaj, Chruma. Uciekaj szybko. Jeszcze raz. Chruma, chodź tu, gnoju, ty jeden. Uciekaj. Nie, no słuchajcie, musiałbym na głębszą wodę trochę. Otrzymam troszkę ziemi. Chruma, spadaj, dziadu. Spadaj, bo musimy puścić rybkę. Uciekaj, chodź do mnie. O, zobaczcie, od razu poszedł. Odprowadza go Chrumcia elegancko. Jest. Chruma, choć utopisz się, ona nie umie pływać. Dobra. Mamy go. Dzięki bardzo. Dziękuję za zapis, Mariusz.